Gryf wykluczony z Pucharu Polski na przyszły sezon. Także było niespokojnie w Łodzi, gdzie Śląsk grał z Widzewem. Kary dla Śląska takie, które znamy w sumie od dawna, czyli zakaz wyjazdów kibiców na mecze wyjazdowe i tak dalej, i tak dalej. Powtarza się właściwie to co sezon, co rok i nic się nie zmienia. Co się za tym musi zmienić, żeby było inaczej? To jest dobre pytanie. My oprócz tego, że możemy kogoś ukarać, są, że tak powiem, odpowiednie reguły, które nie są zapewnione. Natomiast to pewna tendencja negatywna, która zaczyna powracać troszkę na nasze boiska. Jestem troszeczkę tym zaniepokojony. Natomiast no, niech pan powie, no, co można zrobić jako prewencja. Można wynająć na przykład taką firmę ochroniarską, która nie wpuści takich ludzi z materiałami takimi, jakie były. No to widzi pan, nie chcieliśmy wpuścić takich ludzi na Puchar Polski, to nie wchodzili, zrobili sztuczny tłok i potem się śmieli, że PZPN źle zorganizował spotkania, a niektórzy im wtórują. PZPN znakomicie zorganizował spotkanie, tylko no niestety Stadion Narodowy nie jest mój, tylko Stadion Narodowy jest własnością, można powiedzieć, państwa naszego. Jest tam odpowiednik. Doszliśmy do takiego wniosku. Znaczy nie myśleliśmy, właściciel, że nie wpuszczam, bo były rok wcześniej jakieś. No to się okazało, że my nie potrafimy spotkania zorganizować, bo ludzie się dusili. No to było wszystko zrobione specjalnie, to było odtwarzanie takiego sztucznego tłoku, żeby potem pękła ta chęć. I żeby, dobra, to już puścimy, bo jest niebezpieczne. Natomiast policja podjęła taką decyzję. Natomiast jest to pewien niebezpieczny, to było bardzo niebezpieczne, tendencja, ale tendencja jest, skąd to się bierze? To się troszeczkę bierze te stąd, że w klubach kibice odgrywają bardzo ważną rolę. No, w większości klubów, można powiedzieć, catering, gadżety, wyjazdy są organizowane przez kibiców, na tym zarabiają, a wiadomo, to dla nich trochę jako swój zawód. Natomiast muszę powiedzieć, że no jest to niebezpieczny temat, na który ja nie mam odpowiedzi i który nie znam odpowiedzi, bo nie wiem, jak z tym walczyć, bo ja nie mam żadnych narzędzi, oprócz tego, że możemy kogoś ukarać. Ktoś ale mi powiedział, dlaczego byśmy... karać na przykład, proszę? Panie prezesie, można karać surowiej. Nie, karać zgodnie z paragrafami. Okej, ale wykluczenie, można je też zmieniać dla bezpieczeństwa. Zmieniliśmy. Dlatego... mam pytanie, czy wykluczenie na przykład Gryfa w przyszłym roku z Pucharu Polski, to nie jest kara zbyt łagodna i czy nie powinna być po prostu powiem panu szczerze, my jak żeśmy karali Gryf, znaczy jak się potem rozmawiałem z komisją dyscyplinarną, to mi troszkę było ich szkoda. Mówimy tak, ci ludzie w Gryfie, to jest w ogóle jakiś tani budżet, ludzie, którzy starają się robić jak najlepiej. Czy pan myśli, że ci ludzie w ogóle wiedzieli, kto na ten stadion wszedł? Ale tak się Śląsk na przykład tak ukarać. Nie, ale poczekaj, a propos Gryfa, można... Umówmy się, jest inna kara za to, że ktoś ukradł butelkę Coca-Coli, inna kara za to, że ktoś kogoś chciał pobić. No tutaj są różne... Natomiast tak, dlaczego ktoś... Może być i szkoda działaczy, panie prezesie, ale z drugiej strony chodzi o to, ale za chwilę może zdarzyć się tragedia, ktoś może stracić oko... I też będzie większa szkoda. Oczywiście, i to jest, ja panu powiem, to jest szalenie niebezpieczne. Ja się tego cały czas boję, bo ja muszę panu powiedzieć, oprócz, widzę pewną tendencję bardzo niebezpieczną, takie nasilające się powoli odbudowywanie siły pewnych, ja nie wiem, bo ci kibice, którzy krzyczą, którzy śpiewają na nas, na was i tak dalej, to są fajni kibice, niech będą. Natomiast wśród grup kibiców zaczyna rejwozić od nowa tak pomału bandyterka, bo zarabiają pewnie na sprzedaży pewnych substancji, zarabiają na pewnej organizacji i tak dalej. Jest to niebezpieczne. Ja muszę panu powiedzieć, jako Zbigniew Boniek, staram się robić, co możemy. Natomiast ja nie mam narzędzi surowsze w ręku. Kary nie są w ogóle przewidywane, nie planujecie tego? Ale kara musi być sprawiedliwa, nie może być surowa. No, Śląsk dostał do końca roku zakaz chyba wyjazdu klubów zorganizowanych i tak dalej, i tak dalej. Potem czasami to jest nierespektowane, bo kibice jadą, inni ich puszczają. Bo jak kibice zdecydują, że my przyjmiemy sobie kibiców gości, to nie ma klubu, żeby z tym nagle sobie pakt nieagresji poradził. Także jest to pewne zjawisko niebezpieczne. Mówię tak, my chcemy kibiców, chcemy takich kibiców, nawet przyjdą, którzy no, czasami coś zrobią, jak nie tak. Natomiast nie może być pozwolenia żadnego, ani przede wszystkim państwa polskiego. Nie można przyjść z góry na tolerancję bandyckich zachowań. No poza tym, no, mówię, to są monitoringi, wszystko widać, wiadomo kto to zrobił, jak zrobił, gdzie zrobił, no, ktoś musi z tym walczyć. Ja naprawdę nie wiem, jak z tym walczyć. No my na koniec jesteśmy, my dajemy kary, my robimy coś z prewencją i tak dalej, natomiast potem do nas wszyscy mają pretensje, no ale taka jest rola Polskiego Związku Piłki Nożnej. Polski Związek Piłki Nożnej, wszyscy mają do niego pretensje, a ten związek dobrze funkcjonuje. Narzędzia też związek ma, takie mam zdanie. Jakieś narzędzia, jeśli chodzi o... Panie doktorze, ja nie mam żadnego narzędzia, żeby walczyć z bandytą. Żadnego. Oprócz tego, że mogę go na stadion nie wpuścić. Otóż ale żeby pan wiedział jedną rzecz, że ja nie mogę na stadion wpuścić jako PZPN.
bo na stadionie w Puszczach to jest organizatorem. My w ogóle, ja na przykład mam jeszcze mi to czasu. Jeszcze chwilę. Znaczy, czasami mówię tak, co PZPN za Puchar Polski organizował PZPN. No ale jak my jedziemy na mecz do Danii i organizuje to Federacja Duńska, to karę ja płacę za moich kibiców, a nie Federacja Duńska, która jest organizatorem. My jako organizator zapraszamy kibiców jednej i drugiej drużyny. Klub bierze bilety dla jednej drużyny i klub jest gwarantem i z drugiej strony drugim. Tak. I natomiast musimy sobie z tego zdać sprawę, co może organizować, może do pewnego stopnia. Jeżeli... Ale zdyscyplinować klub organizujący ten mecz może właśnie tą groźbą, że nie będzie wykluczenia kibiców na mecze wyjazdowe, tylko nie będzie w ogóle meczu. Mówimy o zaostrzeniu. Ale ja dam przykład. Był mecz Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. I podobno Śląsk-Wrocław uprzedził Widzew Łódź o tym, że jedzie grupa kibiców, może być niebezpiecznie. No to ja się pytam, jeżeli Śląsk-Wrocław o tym wiedział, to po co tym kibicom bilety zamówił? No przecież bez możliwości, jeżeli klub nie zamówi bilety, nikt nie może przyjechać. No skąd kibice mają, skąd grupy zorganizowane mają bilety? Od kogo? Od klubu. No skoro wiemy o takich zmowach i tak dalej, to może faktycznie należało... Nie jest to Śląsk, czyli to musi być decyzja, ja panu powiem, pewne decyzje się powinno podjąć na zupełnie innym poziomie niż Polski Związek Piłki Nożnej. Czy na poziomie klubowym?